serdecznie. Tomasz Majewski, prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Dzień dobry. Medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Skoku Artystycznego w Katowicach. Witamy serdecznie. We would like to welcome also Sean Barber, former world champion in pole vault. Thank you very much. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę od godziny 16 na warszawskich fontannach lekkoatletyczne zawody. Zwracam się tutaj do dyrektora Janusza Samela. Niepowtarzalna okazja, aby w samym sercu Warszawy zobaczyć najlepszych lekkoatletów świata. Dwie konkurencje, tyczka, kula z udziałem medalistów Mistrzostw Świata Europy. I to jest w jednym z najważniejszych miejsc, tam gdzie po prostu ludzie bardzo chętnie chcą i przychodzą. Wychodzimy z lekką do ludzi. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie z Okręgowym Związkiem, prezesem Majewskim, z panem Marcinem Rosengartnerem i z wszystkimi, którzy są zaangażowani w ten meeting, przygotować coś, co w Warszawie, mam nadzieję, zagości na stałe. Dziękuję również zawodnikom, że przyjęli zaproszenie do tego, żeby w Warszawie wyjść z lekką atletyką na zewnątrz. Fontanny to jest takie miejsce bardzo reprezentacyjne. Może jest tam trochę mało miejsca do tego, żeby zbudować profesjonalny stadion lekkoatletyczny, ale dwie konkurencje na pewno będą profesjonalne, czyli rozbieg i zeskok do skoku otyczce, no i koło i miejsce dotknięcia kulą. Bardzo dziękuję Tomkowi Majewskiemu, że uwierzył też w Warszawę, że jako warszawsko-mazowiecki okręg z lekkiej atletyki stwierdził, że pomimo tego, że może nie mamy jeszcze świetnego stadionu lekkoatletycznego, który mam nadzieję niebawem powstanie, będziemy gościć wybitne postacie lekkiej atletyki, sławy polskiego sportu, lekkoatletycznego świata. Cóż, jest to preludium do tego, co miałoby się odbyć w Warszawie, mam nadzieję, za 10 lat, bo przez wiele lat, a to był 9. meeting Kamińsko-Jeńskiej, byliśmy, Memoriał Kamińsko-Jeńskiej, byliśmy współtwórcą tego wydarzenia. I mam nadzieję, że tu rozpoczynamy tworzyć nową historię lekkiej atletyki w Warszawie. To jest pierwszy krok, pierwsze wyjście w takie miejsce. Mam nadzieję, miejsce wspaniałe. Mam nadzieję, że to miejsce, oprócz tego, że wszyscy w sobotę przychodzą na pokazy multimedialne na fontannach, będzie również miejscem sportowym. W tym roku udało się w tym miejscu zorganizować już kilka dużych eventów klasy międzynarodowej. Tam odbywał się Ironman w krótkiej wersji, czyli 5,50 oraz biegi przeszkodowe Armageddon, więc to miejsce jest już kojarzone ze sportem. To jest miejsce też również bardzo dobre dla tego rodzaju wydarzeń, bo w jednym miejscu może być bardzo wielu kibiców i jednocześnie nie przeszkadzamy naszym mieszkańcom, co jest dla nas bardzo ważne, bo nie blokujemy dojazdów, przejazdów i ulic dla mieszkańców stolicy. Serdecznie zapraszam, 26 to już za dwa dni i mam nadzieję, że emocje za dwa dni sięgną zenitu. Wspaniali zawodnicy, więc na pewno emocji nie zabraknie. Serdecznie wszystkich zapraszam. Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu, dziękuję bardzo. Tomasz Majewski, panie prezesie, o czym tutaj już wspomniał pan dyrektor. Jeszcze na dzisiaj nie mamy stadionu tutaj w stolicy, ale to jakby w ogóle nie przeszkadza, bo przez wiele lat sam bardzo chętnie uczestniczyłeś w eventami, wie, że z lekką trzeba wychodzić do ludzi. Wiele konkursów, na których rzeczywiście przecież osiągałeś rekordy życiowe, rekord polski padł nie na stadionie, ale gdzieś tam poza, w centrum miasta i tak dalej, to fajnie się startuje, również mam. To się zgadza. Tyczka i kula to są konkurencje, które najłatwiej wcisnąć w tą miejską infrastrukturę, w te fajne, cudowne miejsca, gdzie rzeczywiście wielokrotnie startowałem na takich tego rodzaju konkursach. No i cieszę się, że w tak urokliwym miejscu na warszawskich fontannach, gdzie tysiące ludzi codziennie się przewija, będziemy mogli pokazać to, co mamy najlepszego. A w tej chwili w sporcie najlepsze mamy lekka atletykę. I te nasze świeżo upieczone gwiazdy, te świeżo upieczone medale będą w Warszawie, będą pokazywać, co mają najlepszego. Do tego mamy światowe gwiazdy i naprawdę wszyscy są w formie, bo startują cały czas. Te wyniki ciągle są imponujące i cieszę się, że w niedzielę na warszawskich fontannach, dla warszawiaków będą pokazywali swój kunszt. Tomasz Majewski, dziękuję bardzo. Piotr Lisek. Piotrze, po Berlinie forma rewelacyjna. Dwa meetingi w Polsce, dwa zwycięstwa, 5,90 najpierw w Berlinie, potem 5,90 w Międzyzdrojach, jeszcze po drodze Maniak, dokładnie jeszcze Szczecin, to są czwarte kolejne zawody, 5,85 na Kamieńsko-Jeńskiej, forma rzeczywiście utrzymuje się
Fenomenalnie. No witam wszystkich. Za sprawą tutaj tego pana, z którym rywalizowałem w każdych trzech meetingach, myślę, ten wynik poszukował na takie wysokości, czyli w granicach tych 5-90. No mam nadzieję, że ta forma nie zejdzie teraz w dwa dni i pokażemy, co najlepszego umiemy, czyli wiązkowo tysce i myślę, że tych emocji nie zabraknie. Ja tutaj do was przyjechałem właśnie z tego miejsca, gdzie będziemy skakać za dwa dni, bo się myślałem, że tam się spotykamy, a jednak nie, więc myślę, że fajne miejsce do pokazania. Myślę, że fajne miejsce do pokazania skakotysce i kliknięcia kulą. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Piotrze, ty wielokrotnie już startowałeś na tego rodzaju meetingach i uwielbiasz też skakać, bo przecież i te 5,94 to w centrum i przecież 6 metrów w hali, to nie na stadionie, nie w hali, tylko w centrum handlowym. Dla ciebie to jest jeszcze większa przyczyna chyba właśnie w takich miejscach. No dokładnie, lubię tą publiczność, która jest blisko i mam nadzieję, że za dwa dni ta publiczność zabita na te fontanny. Tego jestem się przekonany. No i mam nadzieję, że ten wynik też będzie równie wysoki, co ten poziom tych konkurencji tutaj zaprezentujemy. Pan dyrektor był uprzejmy wspomnieć, że co prawda fontanny są za małe, żeby budować tam stadion lekkoatletyczny, ale jak się dobrze odbijesz, to wylądujesz w Wiśle. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już prędzej kulą dopchają do tej masy niż ja doskoczę. Ja będę starał się jak najwyżej skoczyć, nie jak najdalej. Dziękuję bardzo, Sean Barber. So you feel like at home in Poland already. Szczecin, then Międzyzdroje, then Chorzów, now with Warsaw. So it's like your second home. I feel very welcome here, and it's a great honor to come and spend so much time in Poland with these great Polish athletes. And yeah, I'm looking forward to more great results here. You don't have so many competing in Canada like in Poland. No, I mean there's such a rich history of athletics here in Poland, and you guys really know how to showcase a great event. And for me, it's an honor to be a part of it. So thank you very much for having me here. And your shape is still very high. I'm doing better. You know, maybe it's the Polish water or something. It's keeping me in good shape. And it's great training for the competitions later in the season as well. So. For me, it's a pleasure, and I look forward to putting on a great show. Okay, thank you very much, Sean. Zapytałem właśnie Seana, czy nie czuje się w Polsce jak w domu, praktycznie jak w domu, lepiej niż w Kanadzie, bo to czwarte kolejne zawody z rzędu w Polsce. Najpierw był Szczecin, potem Międzyzdroje, teraz Chorzów, Warszawa. Zwiedził praktycznie całą Polskę. Powiedział, że to dla niego wielki honor startować w Polsce. Uwielbia tutaj startować, szczególnie rywalizować z polskimi wspaniałymi lekkoatletami. Powiedział, że również, że jego wysoka forma tutaj być może jest związana z tym, że polska woda tyle mu daje siły, energii i pozwala mu utrzymywać wysoką formę, bo ostatnio przecież skacze wyjątkowo dobrze w Polsce. Także nie może się doczekać tego. Liczę na wielkie show i liczę na kolejne dobre zawody. Szanowni Państwo, to tyle z mojej strony. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Jeżeli są takowe,